Kanał Kupcio. Kanał lewy, a jest ten kanał prawy. Dobra, zapisz. Teraz zobaczmy, jak to wyszło. Dobra, Kuba, próba mikrofonu. Powiedz coś. Kanał lewy, kanał Kupcio. Dobrze się słyszy. A jest ten kanał prawy. Dobra, czyli tak. Zaczynamy nagrywanie, dźwięk już jest. Ja się zapnę, żeby było legalnie. A i tam też, kurwa, wszystko, godziny masz sparowane elegancko. Tak, oczywiście. Dobra, zaczynamy odcinek. Zaczynamy w legendarnym miejscu. Koło w twojego, Audi, a legendarne miejsce. Koło twojego pierwszego warsztatu. Tak, to był. Jeden, później dwa, o wymiarach 4 na 5 metra. Samochód do końca nie wierzył, jak się coś robiło, zawsze dupa wystawała. Co ty gadasz? No. Będziemy robić odcinek o Q&A. Wczoraj wrzuciliśmy krótki film z prośbą o pytania. Wchodzę po raz pierwszy na ten film, żeby zobaczyć, ile jest pytań, bo podejrzewam, że jest dużo. Wczoraj w nocy sprawdzałeś, było 255, to ile będzie? 1000, kurwa? No. Nie wiem, tam trzeba wybrać jakieś takie, co nie, najwięcej lajków mają. Tak, posegreguję, że tak powiem, tak zwani od najlepszych, czyli sobie tam samemu YouTube to poukłada. Wyświetleń w sumie dużo nie ma. Ale jakiś krótki, kurwa, film tam, ludzie się spodziewali jakiegoś 5-godzinnego czy coś, a to jakiś tam dwuminutowy tylko. Tutaj kropeczka świeci, więc nagrywa. Dobra, raz, dwa, trzy, tutaj nagrywa. Co, odpinasz i sprawdzasz znowu? Nie, 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 wiesz co, bo jak wszedłem na... Kurwa, ale zamula gość, no ja pierdolę, mógł chuj zjechać na lewy pas. No bo to BMW. Kurwa, jebany. No że tak, ty, no szkoda życia, zapierdolił mi 15 sekund życia. Mamy 523 no. Pytania. To może dobra. Ustalmy, że będziesz starał się mówić zwięźle. Dobra, będę temat. Zamulał tak jak ten zamulacz, żeby ograć cały Q&A, nim dojedziemy na śniadanie. Dam od najlepszych komentarzy. Dobra. Jest. Pytanie numer jeden. Czy popcorn w dieslu jest bezpieczny dla silnika? Ja tam zapłonu nie ma, jest takie strzelanie. Generalnie popcorn jest niebezpieczny. Znaczy, no szybciej zużywa silnik, to bo silnik takie wstrząsy ma, czyli rozpierdala się pompa oleju. No nie, moim zdaniem jest to bezpieczne i w benzynie, i w dieslu. Okay. No, chodzi o wibracje, wstrząsy. A... Wytłukiwanie się pompa oleju, bo silnik przyspiesza, hamuje, tak wiesz, energicznie. A dla turbiny? Że to łopatka po stronie ciepłej? Też dostaje po piździe, masz bardzo duże AGT, nie? Okej. Okay. Czy w benzyniaku, w dieslu, jak jakiś ogień widać wydechu, no to też AGT na pewno rośnie, ale diesel ma... Zaraz da zrobić dieslu, żeby pomieszać? Wydaje mi się, że tak. Okej. Okay. Kuba, co zmieniło się w twoim życiu, jeśli można wiedzieć? To zasugerowałeś to pytanie już o kurwa, w materiale. Się, dużo się zmieniło. No, małżonka, Kuba, chciała powiedzieć, się zmieniła. W dwóch słowach, nie rozwijaj się. Dobra, kobieta się zmieniła, no. Nowa kobieta, tak? Nowa jest kobieta. Zadowolona jesteś? O kurwa. Ona jest zadowolona? Tak. I to najważniejsze. No. Proszę powiedzieć o zetce pani kupciowej i czy będzie dojebany boost? Oj, boost nie, no kobitka tak uczy się, no pierwszej taki mocny samochód do tej pory Fiesta 1.4 miała, to taka seryjna Zeta dla niej też zapierdala, że coś tam, o Jezu, ja bym mówię, Maszka, weź coś tam, depnij więcej gazu, jeszcze się penia, nie, nawet jak ze mną jeździ, do deski nie daje, nie kręci, do odciny, a nawet jak graliśmy na symulatorach, to też do deski nie dawało. Nie, no taki lansiarski samochodzik chcę zrobić, ale raczej mocowo będzie serio. Dobra, po ile godzin pracuje kupcio, bo wygląda na zmęczonego? Oj, tam akurat wtedy tak wyszło. Nie wiem, wydaje mi się ile tam. Przychodzę sobie na jakąś 12 i do jakiejś 19-20. Jak ogrywaliśmy... 7-8 godzin? Najbardziej zmęczeni na filmie byliśmy, jak ogrywaliśmy Turbo Saba, bo nic nie szło. A to mecz, jak idzie robota według planu, tak jak dzisiaj jakiś śnieg złożyć, ciach, coś tam pogrzebać, no to jakoś tam idzie. Wgrałeś soft i nic się nie zmieniło. No, a jak masz jakieś takie, nie wiem, problemy ciężkie do rozwiązania, że nie wiem, że samochód jest jakiś nieposłuszny i ty kombinujesz coś tam w zawieszeniu, w nim zrobić, coś przestawić, że on zaczął się prowadzić, no to jest męczące. Dwie godziny człowiek jest po prostu wypompowany i chce iść, kurwa, nie? Kubuś. Spać. Czy masz dzieci, a jeżeli nie, to czy planujesz je mieć? Pytanie do kupcia. Nie mam, a przez najbliższe 5 lat myślę, że coś tam wpadnie. Promocja w Tesco. Tak. Jakie robiłeś najdroższe auto w warsztacie? O kurwa. Wtedy chyba. Nawet kurde, ja nie kozła GTR kiedyś była, to tam jakaś wymiana oleju w silniku przyjechał. Co było? Nissan GTR taki poliftowy, to było, nie wiem, w 2015 roku czy 16, no to był samochód z 16 roku. To chyba była najdroższa fura. No dobra. W takiej, której coś tam fizycznie macaliśmy, odkręcaliśmy. Siema chłopaki, co się dzieje z silnikiem Roberta z autoholików? Stoi, leży, czeka w kolejce. Okej. Okay, a część już są, do niego zamawialiśmy z Ameryki kutetłoki takie nadwymiarowe, żeby doprężyć go trochę i przy okazji zniwelować tą rdzenę na cylindrach. Mhm. Kiedy odcinek z Zetką pani kupciowej? No jak się ogarnie, jak się do niej zamontuje. A to jest do zrobienia? W sumie
wiesz co, rdze miała na tylnych nadkolach, lewa, prawa strona. Aha, bo czyli blacharka. Tak. Dobra. I jeszcze jest prezent mikołajkowy. Jest... Tak. Ale to tajemnica. No, tajemnica, no. Dobra. My może ogramy jakąś scenę z montażu jego. No oczywiście. Kuj, będziesz w czapce Mikołaja. O! Jak idzie robota z do... No nie możemy tego przeczytać, bo zaraz YouTube się przypieprzy. Boostu u Jagody. No w sumie na razie jeszcze nie idzie. No część masz skompletowane, co paski trzeba do tego kompresora ci ogarnąć nowe, żeby były. W planach jest, kolektor jest pomalowany. W planach jest, żebym przyjechał do ciebie samochodem za tydzień, jeżeli będzie pogoda. Będę stał sobie w garażu i będziemy sobie tam ogrywać na początku. Tak, nie wiem, jakieś sprzęgło robimy przy silniku, jakieś te rzeczy tam. Tak. Czyli po prostu, żeby auto było na miejscu. Tak. Ile czasu poświęcasz na warsztat, a ile rodzinie, Kuba? O, to rodzinie co? Każda środa wieczór i weekend. Okej. Okay. Od piątku do 18, 16. Kuba, tuningowałeś kiedyś coś, nie, kiedyś lub coś robiłeś przy silnikach z rodziny RB. To chyba te Nissanowskie są, nie? Nie, tak, to są te rzędowe szóstki. W RB niestety nic. Okej. Okay, jakoś mi ten okres tych silników jakoś tak minął. Jedynie co do takiego silnika RB25 panewki wsadzałem do swojego SR20 do ET, bo akurat takie kolega miał na miejscu i pasowały. Okay. Pytanie do Jagody, 1.8 turbo, ile cię wyszło zrobienie 270 koni? To do ciebie pytanie. Tak. Chcesz światełko? Nie. Jesteśmy w tunelu. W sumie racja, zostawmy. Mało, generalnie mało. Ja jak liczyłem, ale to wszystko... A po znajomościach sobie ogarnąłeś? Tak, po znajomości, dlatego to takie nie do końca fair odpowiedź. Ale zamknąłem się chyba w 7000. No to fajnie, dużo, no, to gruba moc. I to już z jakimś gwintem licząc nawet, ale gwint był też z niskiej półki. I sobie dużo rzeczy, co mogłem, to robiłem albo sam, albo z pomocą Kuby z Wrocławia. A Kuba ten interkuler ci robi taki, tak, pamiętam. Tak, wyspawał wydech taki patologiczny. A, downpipe'a. Wiesz, że coś tam pękło, albo się poprawił. Tak, DPK zrobił fajnie. No i interkuler też wyspawał. Pamiętam to urwanie jakieś takie, kurwa, strasznie pokręcone było. No, było, było. Dobra. A zapierdalał. Tak. I zapierdalał do tej pory. Do tej pory zapierdalał. Czy paliłeś zielsko z wagonem? Pytanie do ciebie. Z wagonem nie. Z wagonem nie. No to idziemy dalej. W jakim stopniu mody silnika typu strzały z wydechu wpływają na jego żywotność? W dużym. Chociaż... No, to mówię, najbardziej po pizie to pompa oleju dostaje, no. Że... A za zawory i turbo nie? Że a w sensie, podtrzymanie turbo, pompa... no generalnie pompa oleju, ale to też jak długo przytrzymasz, to w ogóle furę możesz zapalić, wydech może się tak nagrzeć, nie, jak stoi na jakiejś trawie czy coś. Czy ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, mając w Audi? Znaczy ja ci powiem, że w Audi, na przykład bardzo często jest, nie wiem, w Lancerach Evo, jak były te procedury startowe, to bardzo często było, że wirniki wydechowe się topiły albo pękało, to bardzo często. Tak jak chłopaki modyfikowałem takie turbospężarki z Lancerów Evo 10, no to mówisz, że te wirniki seryjne się wypierdalały. Najbardziej się wypierdalały te tytanowe, na przykład jak miałeś specjalne wersje, nie? Że jakieś tam, nie wiem, Makinen Edition czy tam coś. Czy pewnie miały najniższą odporność na temperaturę. No, tak akurat jakieś tam Lancery H9, 8 były, czy coś miały te tytanowe wirniki wydechowe, to kurwa parę sekund i rozpierdolone, nie? Ja w swoim Audi miałem hybrydę zrobioną w Turbo Expercie w Bykowie. I 60 tysięcy kilometrów zrobiłem od kiedy były wgrane marchewki i jeździ dalej. Fakt, że masz takie, kurde, łagodne marchewki, nie takie marchewki powodujące napierdalanie boostu, że tam stoisz i trzymałeś sobie, że nie wiem, bara cię na przykład napierdalało, tylko masz takie bardziej statyczne, że boost za bardzo nie rósł, tylko się strzelało, nie? To komunikat, dole litr oleju, to kurde, no to ten 100 km od ten litr dolać. Jedziemy w Audi. Dobra. Kto to pani Basia? Widać, że działa na kupcia dobrze. No też na samym początku mówiliśmy, wybranka. Wybranka, dobra. Matrix mi ją zesłał normalnie, wszystkie kurde ślady, wszystko mi mówiło o niej. Radio cały czas, Basia i Marion, kurwa. Ile w łapie, Media Expert reklama. Ile w łapie siedzi u Kuby? Kurwa, zależy, jak jest dobry taki trening, że bicek, tricek robimy naraz, to jakieś 43 cm się ona zbiera tego. Okej. Okay. Jak została zbudowana Zetka na 4,3? A, to 370Z. No. Ech, jakie części brano? Korbowody trzeba było krótsze do niej wsadzić, tłoki trzeba było na zamówienie zrobić takie 100 mm. Wał wleciał z Pathfindera zmodyfikowany tego 4-litrowego. Mhm. I tak wyszło. Tłok plus kurde 4,5 mm i wykorbienie plus też 4,5 mm z 86,4 na 92. Trzeba to odjąć, policzyć i to wychodzi tam właśnie 4, 2, 6, 6 pojemność. Aha. No i git. Jagoda, skąd pomysł na twoje 370Z? To znaczy, jak długo myślałeś nad zakupem, ile cię wyszło, czy były jakieś inne wozy, nad którymi myślałeś? Pozdro.
Były, kurwa, dzisiaj nawet były na liście, to były. Auta poniżej 6 sekund do paki, co robią. Oglądaliśmy kanał Will With It, często robimy to przy śniadaniu. No zawsze, kurwa. No w sumie tak. I był odcinek na temat samochodów poniżej 6 sekund i całkiem sporo takich aut, które wchodziły właśnie w grę. No Audi S5, kurwa. Audi S5, przedliftowe 4.2, było konkurentem jeszcze BMW 335i. A, no, też o nim myślałeś. Tak, ale... Ty chciałeś już AWD? Ja chciałem mieć tył. No i chuj, słusznie. Ale trafiły mi się tylko X-Drive'y. No. Nie mogłem nic znaleźć w okolicy. No ale przyznam szczerze, że jeżdżąc i tym, nie było tego czegoś, a wcześniej miałem Nissana 350Z, więc poczułem się taki zawiedziony, że popełniłem błąd, sprzedając 350-kę. Czy takie wszystkie wozy takie wyprane z emocji, kurwa. Tak. A 70 trochę też jest wyprana z emocji, tak ci powiem, że ten hamulce... 70 było o tyle trudniej, że nie było nic w ogóle na rynku dostępnego i zacząłem od BM-ki. Ale świeżej też ma dużą możliwość rozwoju. Aż w końcu znalazłem 70 i... Z zabawkami, kurwa, z kolektorami wydechowymi, filmowymi, tak. Fajnymi wydechem, na grubo, kurwa, tam... Od razu do Ciebie zadzwoniłem, czy mogę do Ciebie podjechać na oględziny. Tak, na oględziny. No, hamownia też była. Kurwa, na oględziny to w ogóle miałeś, kurwa, 500 metrów, co? Na teren naszego ośrodka, tam kamienie szkają. Czy... No, niby tak, ale, że tak powiem, Zetka stała gdzieś tam pod Warszawą faktycznie, więc tamtąd musieliśmy dojechać. Nie no, karnąłem się, pierwsze 200 metrów już wiedziałem, że to auto mnie interesuje. W sensie, że prowadzenie model samochodu. Zbite, tak. Takie fajne, no. A skąd pomysł na 370Z? Stąd, że wcześniej miałem 350-kę. Sprzedałem ją niechcący, w sensie kolega przyszedł, powiedział, że szuka auta, że widział już dwie, trzy inne i były do dupy. Pokazałem mu, jak powinna jeździć Zetka, przejechał się moją i stwierdził, że podnosi budżet o 10 tysięcy, bo chce moją. No tak i... jak kobietę swoją poznałem, właśnie, że też przyszła, że chciała kupić Zetka i przyjechała z jakimś takim szrotem do obejrzenia przed zakupem, kurwa. No, dobra. Złom straszny. Także pomysł lepiej na 70-kę to... Kupić. Tak. Był pomysł jeszcze na GTR-a, ale stwierdziłem, że mnie nie stać. Kupić to jedno. Coś pierdolnie. Tak, kupić to jedno. Pomnik przyrody. Dobra. No. Czy Kuba podjąłby się modernizacji silnika GTR-a na większą moc? Czysto teoretycznie. Nie. Dlaczego? No na chuj nie chciałbym się. Nie? Czy no to wszystko to samo, co wzięcie? A to, że ten silnik za jakąś jakąś pewność zwiększy? No można w sumie, no. Okej. Okay. Dobra. Ale czasowo by mi się nie chciało nowych silników poznawać. Chociaż w sumie, tak jak patrzyłem, wszystko to samo. Łańcuch główny jest trochę dłuższy, blok jest wyższy. Ma z łańcucha napęd pompa oleju ma w miejsce olejowe. Dobra. Czy jest szansa, aby w najbliższym czasie było więcej filmów z 370Z jagodowego? No to się nieuchronnie się zbliża, no. Także zaraz... Sprzęgło czeka, co tam, zaczniemy... podnica oleju, a nie, tego Spacera byśmy u Ciebie przetestowali. Zaczniemy od podstawowych rzeczy, czyli żeby moc była dobrze zrobiona, auto musi być przygotowane. Podstawową wadą Nissana 370Z jest co? Przegrzewanie się oleju. Dokładnie tak. W moim aucie jeszcze do tego wszystkiego magistrala olejowa jest z papieru. No tak, bo nie jest przed 2014 rokiem. Tak. Ile boostu dopierdolisz w Zetce dziewczyny? Będzie wolnosek. Wolnosek zostanie. Ewentualnie powiększ pojemność. Nie, no kurde, no on już, jak będzie przyjdzie jakiś czas remontu, to może tak, no 220 tysięcy przebiegu. Albo kompresor. To jest jak tam będziemy rozbierali, odświeżali, może coś tam dopierdolimy, no w sumie jej szczęście, moje szczęście, to może takie 3-7 litra z wałeczkami. Tu się pytanie dubluje. Przez 50 koni doszło, byłoby spoko. Ktoś pyta się, co się zmieniło w Twoim życiu, skoro rzuciłeś temat na zajawce? Następne. Kiedy nagrasz coś ze swoją Audi A4? No właśnie, nagrywamy. Jedziemy w nim. Nie mówimy, to wpierdala, kurwa, litr oleju na 100 km, nie? No Kubuś, ty niedługo urodziny masz, a mówiłeś, że w urodziny przysiądziesz do swoich wozów. A kurwa, właśnie, który by tu wybrać? No teraz jest zima, to tego potrzebuję, bo ma quattro, kurwa. To chyba dlatego trzeba się zabrać, te pierścionki jebane zrobić, turbinę ze strzy wsadzić. Jak będziesz robił Audi, to postaram się coś nagrać. No, albo ja coś nagram ci podać, to po prostu same jakieś takie techniczne rzeczy, coś tam moje bełkotnięcie i że... kręcę. No to ja bym się chciał dowiedzieć, co takiego się pozmieniało, to już powiedziane. No Basia, jakiego... Wybranka ma na imię. Tak. Jakiego zapierdalacza polecacie do 15 tysięcy złotych? No ja znałem odpowiedź. Jestem ciekawy, co ty powiesz. Wiesz co, kurwa, mi się wydaje, ale że na tor, czy że po prostu szybki na prosty? Nie, chyba na co dzień, ale żeby też coś dawał frajdę z jazdy. Tak kurwa, mi się wydaje, że jakiś taki hot hatch, jakaś, nie wiem, Fiesta ST160 mi przychodzi do głowy. Nie wiem, czy sobie coś takiego przyszło. Fajny taki. No taki mi przyszło od razu taki. Audi A3 do głowy, 1.8 turbo. Albo w mega w chuj rozwojowe takie, żeby był taki zapierdalacz. Nie to, że tam się coś tam właśnie prowadzi, trochę jedzie, tylko na kurwia na prosty. Audi jest praktyczne, i może tanie. Ich tych Audi... Tanie modyfikacje tak, są. Tak, tanie, ale ma też potencjał, tak? Czyli to nie jest tak jak z tym S5. Założyć 40 koni się spierdoli coś, tylko... Z S5. Zrezygnowałem dlatego, że to było wolno sące 4.2, a na poliftową wersję nie było mnie stać, bo tam jest 3-litrowe turbo.
Więc... Tak, kompresor dokładają do tych 4.2, ale... No ale daj spoko, kurde, wszystko jest takie drogie, bez sensu. Dobra, przybliżone koszty uturbienia Infiniti G35. Gdzieś tak dwie dyszki trzeba liczyć, mi się wydaje. I to będzie takie soft turbo. Tak, żeby układ paliwowy, wszystko, że to miało ręce i nogi. I tam obowiązkowo, jak się uturbi taką furę, to już dodatkowe koszty to chłodnica oleju, to moim zdaniem mus. To co będzie też u mnie, swoją drogą. No i wydech luźniejszy, bo seryjny wydech to jest kurwa gówno. G35 ostatnio chłopak taki założył sobie dedykowany zestaw turbo. Miał tam wydech niby nismo, kurwa 3-calowy, gruby, fajny, ale końcowy tłumik nie był przelotowy i wyszło tam kurwa 324 konie na takim już agresywnym zaponie, bo tam na 0,3 bara żeśmy jechali zaponem 25 stopni. To jak byłby wydech w pełni przelotowy, to na tym 0,3 bara byłoby 370 koni czy 380. W sumie taką ścieżką, jak przygotować auto do turbo, będzie mniej więcej to, co przejdzie moje auto. No, na przegląd silnika, czyli zadbanie o tego ciśnienia oleju, żeś tam nie wypierdolił, za zapewnienie odpowiedniego chłodzenia tego oleju. Wydech jest. Sprzęgło. Wydech masz, fajny przylotowy. Wydech jest, będzie inny układ dolotowy, świece, lepsze chłodzenie. Świece nie, w serii masz ciepło te ósemkę. Nie, ale że wymienimy świece, tak? O to jak będą wyjebane, jak nie, no to na chuj wymieniać, jak masz. No raczej będą, bo jeszcze ani razu tego nie zrobiłem. No nie zrobiłeś, ale zrobię się tym autem w przebiegu. No, może ktoś przed tobą 40 tysięcy kilometrów zrobiłem. No to będą do wymiany, będą poprzednie właściwie chuj wiele zrobić. Ja już stwierdziłem, że nie będę tego robił samemu, bo zaraz do ciebie przyjeżdżę. Więc zwłaszcza, że kolektor sądzę będziesz miał wyjęty, to kurwa w 2 sekundy będzie się wymieniał. Poprawimy chłodzenie oleju, czyli to, co jest też bolączką poprzednika. Tak. Zwłaszcza, jak ktoś chce szybciej pojeździć. Chwilę moment pojeździć, ja polej przypierdolony, przegrzany. Później w kolejnym etapie będzie zrobione hamulce, to też jest ważne przecież. No sprzęgło, przeniesienie napędu, że się sprzęgło nie ślizgało. Zwłaszcza, że w 370 jest chujowe małe sprzęgło 240 mm, a z 350 tej pierwszej generacji wsadzimy. Dobra. Większy. Idziemy dalej. Ile batatów trzeba wpierdolić, aby być takim ciastkiem jak paleciop? Kurwa, podejrzewam, że tonę rocznie. Tonę rocznie. Dalej. Jakie planujecie robić jeszcze... czy planujecie robić jeszcze live'y? Na przykład nocna jazda po Warszawie. Czy live'y? To nie był live. To nie, to było nagrane i puszczone. Było nagrane i puszczone, tak? Jakieś nieedytowane za bardzo? Mamy pomysł, bo ostatnio ktoś mi podsunął, jeden z widzów zresztą, że można uruchomić taką funkcję na YouTubie, z jakimiś wpłatami od widzów. Są jakieś różne stopnie i wpadliśmy z Kubą na pomysł, że będziemy robić live'y raz w miesiącu przy batatach, czyli ze znanej sieci restauracji. Będziecie mogli pytać Kubę o to. A na bieżąco, że bez jakichś tam edycji, cięcia. Tak, to będą live'y. Po prostu, no? Czyli będę trzymał telefon i będą z Tobą rozmawiać. A to później jakoś nagrane będzie? Będzie można sobie tam cofać, tak, obejrzeć? Tak, no to będzie jest, kurwa, spoko. Także tam w jednej z opcji, bo tam YouTube podpowiada, żeby zrobić kilka poziomów tych wpłat, zrobimy live. O ile YouTube to zaakceptuje, bo to jest. Jak czas na to być? No właśnie, ale nie, no raz w miesiącu będziemy musieli wtedy, tak? No. Co Kupcio poleca na pierwszą japońską furę, ale do 10 tysięcy? O kurwa, jakiegoś starego może Lexusa. Tylko z takiego, że trzeba mieć przy nim zagrzebać, taką V8. No to nie będzie drogie? Kiedyś był zadychy, że kupowałem LS400, kurwa. To się będzie dużo palić. No kurwa, będzie dużo palić. No chyba co, jakąś Hondę, no, kurwa. No pierwsze zgniła auto. No coś niegniejącego, no jakąś znaleźć ładną, niezgniłą Hondę. Jakieś 4 gary w rzędzie, co się nie psuje. Niestany primary to kurwa, ja się na tym wychowywałem, a takie bezduszne starsze samochody. Fajne pytanie. Co ten Kupcio taki odjebany? Jest nowa kurteczka. Jest nowa kurteczka i nowa koszuleczka. Raz się zdarzyło, nie? Ciekawe, kto ją wybrał. Coś więcej o projekcie 370Z, przerobionej na 4,3 litra to już było. Tak, znaczy opis silnika, a tam jeszcze wałki wydechowe były w niej. W szoku jestem, że pytają o ludzie teraz o to. No to film o tym był, no tam ponad 400 koni. Ale kiedy? Dawno temu. No? 400 koni na tej krzyżowej hamowni, na tam innej HZ430, bo no gruby wóz i zapierdala. Ja to pamiętam, gość na torze był, to 40 na godzinę jechał, to jeszcze na trzecim biegu, jak miał steryjny dyfer. Później założył sobie dłuższy dyfer, żeby tak trochę z biegów korzystać, bo tak to się jeździło jak automatem. Jeden bieg, kurwa, tam od zera, nie wiem, do 170. Kupcio. Bo to Newta prawie 500 miało. Jest szansa na robotę u Ciebie w warsztacie? Ni chuja. Ni chuja. Nie, kurwa, tam kolejna jakaś osoba, że coś tam patrzeć. Nie, kurwa. Dobra, pytanie, czy da się zrobić dwa kompresory do jednego silnika, jak da się, turbo? Kurwa. Dobra. Nawet GTM miał takie dwa zestawy dostępne, tylko że dwa mniejsze kompresory, a dwa duże zajebać to fajna moc była, fakt, że jaka, duże opory. Jaka jest różnica w osiągach między turbo a kompresorem? To będzie fajne, jak zrobimy materiał o mojej małcie. Fajnie było zrobić takie 500 koni, kurwa, turbo, 500 koni, kompresor. Porównamy kompresor do mi się wydaje, że 0 albo na 1,4 mili może być nawet troszeczkę szybszy, bo cały czas tam górą jedziesz, byle ruszyć, a jeżeli chodzi o elastyczność, jakieś, nie wiem, 100-200, kurwa, czy coś, to turbo, tego Newta ma więcej, takie agresywniejsze jebnięcie. Co się mniej psuje, kompresor czy turbo?
kurde, no kompres sam pamiętam, jakieś tam, jakiś boost zwiększa się, to problemy z paskami były, że to, to wszystko się tam gieło. No zależy jak to jest wykonane, ale wydaje mi się, że kompresor. Kompresor nie grzeje ci tak oleju silnikowego, nie podnosi aż tak temperatury spali. Jest mniej szkodliwy dla silnika, no. Kompresor, ale częściej się psuje? Kompresor. Tak? Czy podobnie? Kurde, wydaje mi się, że podobnie. Też jakieś serwisy tam będzie wymagał po jakimś większym przebiegu, jakieś tam łożyska wymienić czy coś, a to takie tańsze, nie trzeba jakieś całej turbiny wymienić, tylko ten element. Kolejne pytanie o GTR-a, czy w planach jest zakup lub przeróbka Nissana GTR-a? Nie, ale Damian jak coś kupi czy coś, to z chęcią w sumie by się przetestował. No, jak Damian kupi, to zaopiekujemy się. No, jak znam go, kurwa. Pytanie do Kupcia, czy zrobisz oprowadzenie po warsztacie i Kuba trochę opowie o swoich autach? Kurwa, dobry pomysł. Możemy taką edycję, nie wiem, już mieliśmy... Świąteczną edycję? Świąteczna edycja, mieliśmy taki... Stół w garażu, tam gdzie silniki składam, jakiś większy muszę sobie zrobić, bo jest pierdolnik, tam z 8 silników jest naraz rozjebanych i kurwa, nie da się wejść. O kurwa. O kurwa, jebany chuj. Dawaj, poprawimy. No, krzywo. Dobrze, jest. To jest taki szeroki kąt, że nie widać tego minimalnie. Co za kobita przekabaciła Kupcia? Już mówiłem, że Basia. Przekabaciła, no. Dalej. Albo ja się przegapaciłem sam do niej. Nie wiem, kurde. Ile macie lat? Jakie auto na początek polecasz? No kurde, Kuba, coś przed napadowego. Ty strzelaj, ile ja mam lat. Ty? No. Kurwa. Przedział 26-30 bym ci dał. No strzelaj, strzelaj. Co, kurwa, mieszczę się w tym przedziale? Konkret. 2,8. Strzeliłeś. Naprawdę? Tak. Kurwa, wiesz, a to 36? Tak. Będę miał w grudniu za parę dni. No to trafiliśmy. Czyli Kuba ma 36 lat, ja mam 28. O ty kurwa. Chociaż, nie wiem, często daje mi mniej. Dobra. Co pisałeś w trzeciej sekundzie? Ty coś po angielsku pisałeś wczoraj. Do Aprewa, tak. Do Aprewa pisałeś. Zmienne fazy dołożyli do tego, kurwa, TB48 silnika Nissanowego. Zaraz będziemy robić takiego Nissana fajnego. No. Jakie było wasze pierwsze auto po zdaniu na prawa jazdy? Czym zacząłeś jeździć? Wiesz co, zacząłem jeździć od Seat Toledo, 1.9 TDI, pierwszy 90-konny. Nie wierzę. Znaczy, a to nie był mój osobiście samo, tylko no, wiadomo, od ojca go brałem. A twój pierwszy, który no, był twój? No Nissan Primera P10, taka 2 litry, 16V 130. A jak długo od prawa jazdy? Kurde, przed prawa jazdy choć już ją jeździłem, tam rodzice spali, to się brało, to samo to się nie mieściło. No ja miałem Golfa 4, 1.4, wolno sące. A, to ja grubiej, od 130 koni od razu zacząłem. Nie, ja pamiętam pierwszy raz tak sobie ostro ruszyłem, mówię, kurwa, jak to mieli kołami, jak to ogarnąć. Mówię, ja pierdolę, kierownicę mi wyrywam. Mówię, jaka moc, kurwa. Nie no, w tamtych czasach to ja byłem motocyklowy, ja wiesz, jakieś jednoślady miałem. Dalej. Tak jak ja, tylko że jak miałem 13 lat. Fury mnie nie, znaczy jarały mnie fury, ale nie miałem pieniędzy na to, żeby młodzić fury, tak? Do głowy to nie przyszło. Nie no, ja to od ojca brałem nawet tego 1.9 TDI, to też kurwa brzeszcze, odwziąłem puszkę filtra powietrza, wykroiłem, żeby wiesz, większą powierzchnię zasysało powietrze, nie? Dobra. Czemu silnik 2.0 TFSI mi chodzi jak diesel? Nadawia się klekocze. No ma wtryski kurwa, no bezpośredni wtrysk ma i te wtryski są same z siebie głośne. No i duży ma stopień sprężania w sumie. Jaki jest przybliżony koszt uturbienia 350Z? Mówię na koło. Bez zakuwania. Koło dwóch dychy trzeba liczyć, tak? Dwie dychy. A ile mocy można zrobić? 400? Zależy od którego silnika. W zależności od hamowni, nie? Ale gdzieś tak 400... DE to będzie mniej jak 400 nawet. Koło 400 będzie. DE i RevUp koło 400 i koło 450 koni ten HR. Mhm. Mają dużo mocniejsze korby. No właśnie pięta achillesowa to są korbowody w tych silnikach pierwszej generacji, bo miałyby tam lekkie, odchudzone pod wolną sakę, ale... Wyszły za lekkie. Łatwo je zgiąć. Kubuś, czy twój tata jeszcze jeździ Nissanem 350Z? Nie, z 2 lata temu, czy z, no, z 2-3 lata temu sprzedał, no z rok nie pojeździł, czy dwa. Mhm. Sprzedał je koledze Kamilowi, no. Mhm. Ile kosztuje zrobienie drugiej takiej mikry 350 koni? O jas. Znaczy, no sama moc to tam nie wszystko, a tam jest kurde zawieszenie, wszystko jest poprzebiane w tym samochodzie. Chciałbym w ogóle ciężko to policzyć. Tak, ale trzeba było. Ile, a zetka na 500 koni plus? No to już trzeba kłuć. No, to ile to trzeba liczyć? Z 5 dych pewno. Że tak już z wydechem i z chłodnicą oleju, z zegarami, z wszystkim. Wiadomo, można taniej, ale tak jakoś już sensownie, że to wyszło. Czy masz zamiar odwiedzić Kazimierz Dolny w następnym odcinku, w roku? Ach, znowu kurwa spadło, jebane. A to uparciów, no. Jest. W następnym roku? Kurde, może w tym jeszcze tam odwiedzę. Fajny hotelik tam znaleźliśmy, jacuzzi z Basią. Fajnie. A kurwa, i w zimę sobie zapierdalać po tych ich wąwozikach. Dobrze mogło być. No, może w tym roku nawet się odwiedzi, no grudzień mam. Która jest twoja ulubiona generacja Skyline'a? Ja mam swoją... Jeszcze najbardziej mi się podobał R30, stary, R32 i R34, ale... 34 zdecydowanie. No, ale też bym powiedział, że R34. Dalej.
Już taki kurwa ładny jest tam, kurwa do niego właśnie taki plan miałem, o Jezu, plan, takie marzenie. Z takiego patrola wsadzić sobie ten silnik 4,8 litra, tak go delikatnie zrobić, żeby tam, ja nie wiem, z 1500 newtonów jest 1000 koni. Fajne by to mówiłeś było. 4 łap, nie? Dalej. Jagoda, Kupcio, wasza najbardziej niezręczna sytuacja w życiu. Niezręczna? Kurwa, to trzeba by się zastanowić, nie wiem, przynieść w czasie. Nie wymyślę teraz tego. Na pewno coś, co wymyślę teraz, nie będzie najbardziej niezręczną. Niezręczna, ja to kurwa się niezręcznie poczułem, jak ten mini mi wpierdolniło się w taki pościg, że kurwa rok mi aż do kontry brakowało. To wtedy rzeczywiście kurwa, nie wiem, serce do grydyki mi podlazło. Próbowałem zatrzymać zimną krew, ale po prostu, no tak mnie kurwa, tak się tego nie spodziewałem, że ja pierdolę. Wiedziałem, że jakieś taką mikrokontę zrobię, a tu... To ja się niezręcznie poczułem, jak pojechaliśmy kiedyś z rodzicami na wakacje. A, ty mówisz, myślałem, że jakaś niezręczna sytuacja, nie w garażu, to nie, ogólnie, kręcisz? Najbardziej no. Niezręczna, w życiu. No to ja pojechałem... To kurwa, teraz nawet w weekend miałem niezręczną sytuację, pierdolę, woli ich nie opowiadać. Że pojechaliśmy z rodzicami na wakacje do Chorwacji. To był wtedy krzyk mody, czyli aparat cyfrowy z Media Markt i tata taki kupił. Miał może, nie wiem, 2-3 dni. Ja schodząc z jachtu puściłem ten aparat plum prosto w wodę. Pamiętam, że po prostu nie wiedziałem, co mam zrobić ze sobą. O kurwa. Na oczach rodziców masakra. A co, chciałeś zrobić zdjęcie i ci wypadł, kurwa, na jakiś molo czy coś? Nie, schodziłem po prostu po trapie i mi wpadł do wody. O kurwa. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Ja mały byłem. Dalej. Jak to jest z Kiwi? Jakaś współpraca czy z Kupciem, skoro są w jednym budynku? Bardzo mnie urzekł Kiwi, co robi silników 2.4D 130 na ponad 200. No Krzysiu, wiesz co, to są dwie różne firmy. No jesteśmy sąsiadami, no my mamy kurde na bark obok niego, nie? No, się z kolegami. No i kolegami, tak. No i korzystamy gościnnie z jego hamowni, nie? Pewnie. Tak, Krzysia to znam w chuj z 20 parę lat, no od Krzysia się zaczęła w ogóle moja motoryzacja. Mhm. Ja coś tam w sensie na fundamentowie tak grzebałem i na gadu-gadu żeśmy się poznali. Ja jakieś ogłoszenie na Allegro wystawiłem. Gadu? Tak, na Allegro wystawiłem w ogóle skrzynię biegów do Nissana Primera P10 i Krzysia jak do mnie zaczął tam gadać, tak dalej, zaczęliśmy pisać, co tam robimy, ja mówię, interesuję się motoryzacją. A pamiętasz swój numer gadu-gadu? 3911, o kurwa, ja 01 chyba. Ja miałem 170 545 1, kurde, do dzisiaj pamiętam. Dobra, teraz tak. Te czasy były, co? Jakieś dziewczyny pisały, później się umawiałeś i oby nie była gruba. A tu je, kurde, spotykasz się, jest gruba i udajesz, że nie wiesz, kto to jest. O, kurwa. Ja nie miałem takich historii. No to kurwa, tam, wieki temu. No tak, no ile 8 lat różnicy między nami. Ile u Kupcia kosztowałaby przekładka skrzyni automatycznej na manuala? Sama robota. Kurwa, trzeba przeliczyć, że robota godzinę wyjdzie. No trochę też tam roboty blacharskiej będzie. A co w 350? No właśnie dopisek. W aucie z 98 roku, więc nie, to nie skąd było, mamy wiedzieć? Nie, 214 się robiłem, bo w automacie go kupiłem. A w 350 ile by kosztowało? Sama robocizna? No. Z 3-4 koła podejrzewam. A najdroższe to będzie wymiana całej wiązki z silnika. To trzeba wszystko porozkręcać, z tym się długo schodzi. A bez wyjęcia silnika to się powinno ogarnąć. Ile najwięcej kilometrów na godzinę jechaliście? No ja to tymi turbozetami, no to chyba... Przekroczyłeś 300? 300 chyba, 8 czy 307. Ja nigdy 300 nie jechałem. 285 jechałem na motocyklu swoim. Ja na motocyklu najszybciej 270, ale licznikowy, na torze Silesia. A to chwila. Ja też licznikowy. Przepierdolić biegi tylko i już, nie? W ogóle nie czytaj prędkości, bo tak... Tylko bieg w górę, bieg w górę, bieg w górę i już, nie? No ja czułem, bo jechałem nie po torze, tylko na ulicach. No nie, ja w skórze wszystkim byłem, nie? Nie no, to ja też. A to 307 albo 308 było. Rejs logikowy, bo kurwa szafa była 280, a prędkością już tak na 270 się stało. Co myślisz o pomodzonym Passacie AFN plus Nitro z MK4, czyli miłośnicy czterech kółek? Kurwa, nie oglądałem tego. Ja też nie znam. O kurde, no trzeba obejrzeć, no taki... W ogóle jakiś jest ten dinozaur. Kurwa, nawet naszych filmów wszystkich nie obejrzałem. Ja teraz chciałem sobie na wyjazd wziąć laptopa. Ja też nie oglądam sobie, naszych kurwa, filmów. Chciałem sobie właśnie laptopa wziąć na wyjazd i to obejrzeć, ale kurwa, no co? Wieczorem się nie na miasto czasu. Idzie. Nie ma czasu. No. Znaczy ja oglądam filmy robiąc je, ale rzadko kiedy później sobie go puszczam, żeby oglądać. Kurde, będzie jakieś wakacje, na wakacje sobie usiąść i tak sobie spojrzeć historię. Ostatnio sobie puściłem jakiś nasz stary film i byłem w szoku, że fajnie się go ogląda, no. Dobra. Ile można wycisnąć? Kurwa, teraz mnie przeklinam. Przez kobietę. Dobrze, to dobrze chyba. Chuj, ludziom się nie będzie podobało. Ile można, zaczniemy zarabiać na reklamach z YouTube'a, ile można wycisnąć z silnika 1.6 VVTi z Toyoty? Kurwa, nie wiem. W Nissanie był 1.6 VVL. No. Ja pamiętam, że takie 1.6, kurwa, 182 konie zrobiłem i 182 newtony. Bardzo wykurwisty silnik. Ale z Toyoty, kurwa, 1.6, takiego chuja, nie znam tego silnika, powiem szczerze, nie jest tam. Jak się tego wszystkiego nauczyć? Od czego zacząć?
Internet, kurwa, wszystko tam jest. Jeszcze stare jakieś tam wpisy na forach amerykańskich. Tam Amerykanie sobie najwięcej dzielą się wiedzą. Czy kupcie spróbuję ćwiartki na R1? Kurwa, spróbowałbym ci, powiem szczerze. Czemu nie? Tylko tak, kurwa, zawsze niezręcznie mi wychodzi ruszanie. Boję się, że jak ruszę, kurwa, prawie nią z odcinki, to coś trochę szybko chcieli. Kurwa, to sprzęgło trzeba wyczuć, bo tam się... Długa jest ta jedyna, tam do prawie 170 na godzinę, tak strasznie na tym pół sprzęga długo się jeździ. Mhm. Tak jak na tor wyjeżdżam, to kurwa nie, trzymam na 8000 i całkowicie sprzęgło puszczam dopiero przy 80 na godzinę, kurwa. Czy człowiek kciuk kupił od ciebie rudą Zetę, czy to dwa inne auta? Nie, dwa inne auta to są. Okej, okay. Opony letnie, zimowe, czy całoroczne? Wiadomo, że letnie, zimowe. Kurwa. Letnie, zimowe. Ja jak nawet... ktoś jest leniuchem, kurwa, jeździ tylko po mieście i zamula. Tak, jak po mieście, jak jest mokro, to może nawet na letnich sobie jeździć. No chuj, tak jak no, my teraz jeździmy. Ale zdecydowanie... Zima będzie taka, nie, minus 6 stopni, ale suchy asfalt. Między zimowymi a wielosezonowymi jest, no jest przepaść jakichś kurwa. Takich trudnych. No zresztą nagrywam ty teraz... Ty no w góry se pojedź, kurwa, jakiś śnieżek ci spruszy czy coś. No to nagrywam, kurwa, zagrożenie będą uniwersalne. Nagrywam teraz odcinek dla Nokiana. Dostałem od nich opony i pokażę, kurwa, jakie są różnice. A co masz, jakieś uniwersalne, jakieś opony do porównań, czy co chcesz? No dostałem zimówki i porównuję, jaka jest przepaść, co prawda, między letnimi, bo niektórzy twierdzą, że cały rok można jeździć na letnich. To jak jesteś w dużych miastach, jak jest suchy asfalt, no to kurwa, no ale we, można, no. No we Wrocławiu w sam rajse jest ciepło cały czas. No. No. Nie, przyspieszenie możesz sobie porównać, że na tych ci nie łapie trakcji, na tych ci łapie. No, jak będzie ci chciał, no to fajny też pomysł. Będzie kilka testów, na przykład prędkość w zakręcie, po rondzie jechałem. O, hamowanie. I policja mnie zatrzymała. Tak? Tak. O ty kurwa. Czekaj, to jeszcze odpowiedzmy na kilka pytań i zakończymy. Myślałem, że z 10 pytań, o kurwa, ty żeśmy tak pierdolimy już pół godziny, ale dobra, no dobra. Dobra. Ja już pytań nie mam, wszystko wiem, chciałbym tylko pozdrowić Kupcia Jagodowego. Spoko, pozdrawiam. Dziękujemy. Się. Też się nie krępujcie, czasem tam podejść, kurwa, coś tam zbić pionę. Tak. Ostatnio chłopak w Radomiu w McDonaldzie mnie pozdrawiał, też go pozdrawiam. Na kawie byłem i się pytał, czy kawa dopierdoli mi busty. Ja mówię, no tak, bo śpiący już, kurwa. Czekaj, dobra, jak zacząć zabawę z chipowaniem w dwóch słowach? Internet. Tak? No chyba, kurwa, internet, Allegro, kurwa, są te interfejsy, to wszystko przy do starszych samochodów, to nie ma problemu. Czy nie? Też boicie się ery samochodów elektrycznych? No chyba trochę, no, trzeba będzie chipować się. No, ja się boję. Ale tak, kurwa, faktem, że jakaś tak bardziej chyba wymiana czy... będzie, silnik się spierdoli, to nie to, że jakieś, kurwa, cewki sobie wymieniasz, kurwa, tylko całość sobie wymieniasz, nie może jakieś kable grubsze. Boję się, to źle powiedziane, bardziej boję się tego, że auta, które są dzisiaj, w erze aut elektrycznych zrobią tak, że będą bezużyteczne, czyli nie będzie paliwa, nie będzie jakiejś alternatywy. Wodór normalnie... Będzie nuda i będzie taka autonomia, no, że jadę sobie do firmy, naciskam sobie, kurwa, guzik i chuj, wieś mnie, no, coś takiego będzie. Dokładnie. A swoją drogą, wodorowe są w stanie jeździć na takich normalnych silnikach, czy to są zupełnie inne? To są normalne silniki, tylko co, gniazda zawarowe jakieś tam mają, kurwa, z innych materiałów. Czyli przyszłość dla takich normalnych, a kurwa, mi się wydaje, że pierścienie mają tłokowe jakieś ze stali nierdzennej, jakiś tulej, no, że chodzi o to, że o korozję w tym. Czyli da radę zaadaptować współczesne auta do wodorowego. Pewnie, swojego, kurwa. No, przecież BMW ileś takich samochodów robiło już w latach 80-tych, 90-tych. To się nie boję ery aut elektrycznych w takim razie. Dobra, jeszcze jakieś trzy pytania. Wodór, będę. Kurwa, na wodzie te wozy powinny jeździć. To moc byłaby, kurwa, większa. Zanieczyszczenie środowiska byłoby takie, żeby mógłbyś, kurwa, no... Fiota wsadzać w rolę wydechową. Kurwa, że mógłbyś spalinę normalnie wdychać, lizać się, nie? Czy Jagoda co weekend zapierdala do Warszawy? Pozdrawiam, świry. Zapierdala. Nawet dwa razy czasem w tygodniu. No jak jest jakiś taki pomysł zwariowany, kurwa, dzwoni do Jagody 22, ty, kurwa, musisz mi ograć tego chuja, program do niego robię. Czy u Kupcie można mieć praktyki? Nie, no kurwa, nie mam tak jakby czasu na to, ja wchodzę, po prostu tak jak dzisiaj mam zaplanowane to i chuj, i robię to i spierdalam na przykład na siłowni. Co to nie? Za model Hankooka był? Pamiętasz? Hankook Evo 2 K117, ten co tak kleił, pewno w mojej turbo, Twin Turbo czarnej. Zajebiste, kurwa, opony, proste, ja pierdolę, na rusemkach jeździłem takich starszych, co mają rok, założyłem te zwykłe, kurwa, Hankooki dwuletnie, no to kurwa, jak jakieś szliki, no 4-2 do paki. Co robiłeś weekend w Lubinie? A, ktoś tam nas widział. No łaziliśmy, zwiedziliśmy, no znajomych tam chciałem starych poodwiedzać, pokazać, no, nową zdobycz, no, moją panią. Czy ktoś się obraził, jak nazywałeś go chujkiem? Ktoś się obraził? Czy ktoś się obraził, jak nazywałeś go chujkiem? No, nie, no, przy... tak, no. No kurwa, no, na siłowni czasem na kogoś powiem chujek, no tak się powie, no kurwa, ale to kutasie. Ale się... No ale za co to się obraży? No kurwa, zaprawdę się nikt przecież, no, nie obrazi, niektórzy, nie? Się potrafią obrażać za byle co. No wiesz, jak kogoś znasz pół roku, rok, kurwa, czy coś, no to luz, no, jak kogoś pierwszy raz widzisz i... Siema, ty kutasie, kurwa. Kiedy kolejny start w Trójboju? No teraz zupełnie nie ćwiczenie zaczęliśmy robić. Kurwa, jakieś tam brzuszki skaczemy, odpierdalamy, dużo powtórzeń. To teraz siła, podejrzewam, że w chuj spadnie teraz kondycję. Chciałem sobie porobić i jakoś tak ładnie wyglądać, nie być taką pierdolonym ulańcem. Kolejne. Mi się wydaje, że za jakieś pół roku.
Widzę, że S10 u kupcia jest. Jest, kurwa, zadowolony jestem. Trzyma jeba na prąd. Zdjęcie robi w sumie niedużo lepsze od S7, ale jakoś tak szybciej fajnie działa. Ten ekran jest duży, kurwa. Zapuszcza się filma z YouTube'a, to jest aż przyjemne. Jak znalazłeś się na stanowisku doradcy serwisowego w Hyundai'u? O, ktoś się zna, ktoś się słuchał, jak się odcinki chwalił się tym. No to chwalił się poprzednio chyba, nie? Złożyłem CV, poszedłem na rozmowę o pracę. Chyba im się spodobało i mnie przyjęli normalnie. Nic po znajomości. Chwalił się jakimiś zdjęciami samochodów, jakie ładne, kurwa, robisz? Pewnie właśnie salonom wszystkim w Polsce robi zdjęcia aut. Nie no, bez przesady. Dobra, jeszcze jakieś jedno ostatnie pytanie. Dłuższe, krótsze. Byłeś... Ty, bo kurwa, jeszcze 10 minut mam na śniadanie moje ulubione. Tak? No, do 12 jest. Dobra, to... No dawaj, jedno, szybko i zapierdalamy. Dobra, to pytanie z gazem. Czy zrobiłbyś jakąś zetkę w męskim buście z LPG? Pierdolić, to jebie, kurwa. Nie dość, że turbo to jest takim utrudnieniem jakby do serwisowania, bo z dużych rzeczy pod maską jeszcze jebany gaz. Chuj w dupę, nie. Mi się wydaje, że tym oto akcentem gazowym możemy zakończyć odcinek. Pozdrawiamy. Znaczy jest to technicznie możliwe, ale no na chuj tak lepiej dojść pod tą maską. Znaczy inaczej, ty zawsze mówiłeś tak, jest gaz czy nie ma gazu, bo to jest zawsze dodatkowe utrudnienie. No kurwa, świece chociażby jebane zapłonowe wymieniasz, to już musisz kurwa te wtryski kurwa odkręcać, odsuwać się, pierdolić. Tak, tak. No czyli po prostu to wynika tylko z dodatkowej roboty, tak? Tak. Ale jest to technicznie możliwe i bez najmniejszego problemu. No, gaz nie jest zły, jeżeli jest dobrze wystrojony. Tak, tak. Znaczy, no gaz mi wkurwia, że jest niestabilny. Raz takie ciśnienie, raz takie, teraz jest chłodniej, będzie niższe. Mhm. Pies go jebał. Do oszczędnej, spokojnej jazdy jak najbardziej. Pozdrawiamy widzów. Pozdrawiamy. Oszczędzajmy na gazie. Żeby było na remonty później silnika.